dobry Państwu, Katarzyna Lubin-Folwówek. Dzisiaj znajdujemy się w Poznaniu na Placu Wolności, gdzie odbywa się piknik lotniczy zorganizowany z okazji stulecia odbicia przez powstańców stacji lotniczej na Ławicy. Dzięki temu powstańcy wielkopolscy zdobyli bardzo duży arsenał sprzętu wojskowego oraz broni, a także kilkadziesiąt samolotów, które posłużyły i stały się zalążkiem do powstania sił powietrznych polskich. Część samolotów wywiadowczych LVG z biało-czerwonymi szachownicami, kiedy ukazały się nad Poznaniem, wywołały entuzjazm ludności, która wyległa na ulicy. Szczególny pragnę przywitać ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Witam doradcę prezydenta, Rzeczypospolitej Polskiej profesora Cezarego Kochalskiego. Pragnę jak najserdeczniej przywitać przybyłych na naszą uroczystość posłów, senatorów, eurodeputowanych. Jest mi niezmiernie miło powitać jego ekscelencję księdza biskupa Zdzisława Fortuniaka. Słowa powitania kieruję do dowódców Wojska Polskiego, oficerów służb mundurowych, kierowników jednostek administracji zespolonej i niezespolonej. Witam członków Korpusu Dyplomatycznego Konsulów Honorowych w Wielkopolsce. Pragnę powitać poznańskich wielkopolskich samorządowców, władze samorządowe województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego, miasta Poznania, radnych powiatowych, miejskich, wojewódzkich, także rektorów wyższych uczelni.
Z okazji wręczenia sztandaru mobilnej jednostce dołożenia z lekcjami policyjnymi, flagę państwową, podnieść!